Co pan robi pod tym wielkim liściem? Mama ma kremiki przy łóżku. Nie zrzucaj! Ej, dlaczego? Aha, robisz mi porządek na szafce? Super, dziękuję, kochanie. Ale to może tu zostać. Słuchajcie, Mikołaj znalazł jeszcze jakieś ulotki za czasów ciąży, jak chodziłam do położnej. Wszystko znalazł. Tak, jak mama dostała tą ulotkę, to jeszcze ciebie nie było, wiesz? Dobra, pokażę wam to, co tutaj mam, bo zaraz jedziemy. Potem pokażę wam, jak tego używać i tak dalej, ale wszystko po kolei. O, spadło ci. To jest najlepsza zabawka ever. Ale zobaczcie, jakie ma fajne skarpety. Kupiłam te skarpety w Sinseju jakiś czas temu i były fest za duże, a dzisiaj stwierdziłam, a spróbuję, założę, może będą akurat. I słuchajcie, przesłodziaśne te skarpety są. Chwilę temu widzieliście, że Mikołaj bawił się kosmetykami, które obiecałam wam pokazać. Otóż jakiś czas temu, dwa tygodnie temu, dotarła mi paczuszka Znakomi Next Level i mają nową serię kosmetyków Dermo dla skóry, właśnie takie problematyczne, jakby wysłuchane moje prośby, i mam całą serię kosmetyków pod moje problemy skórne. Nie wiem jak wy, dajcie znać, czy wy też tak planuje się wasz miesiąc, że mamy miesiąc z 4 tygodniami. Pierwszy tydzień to jest przed okresem, drugi tydzień to jest okres, trzeci tydzień do półtorej to jest leczenie twarzy po okresie, no i może pół do tygodnia czasu mamy spokój ze skórą, że ona wygląda bardzo dobrze, no nie? Dajcie znać, czy też tak macie. Ja niestety tak mam, moja skóra jest bardzo kapryśna, co chwila potrzebuje czegoś innego. Ja też lubię testować nowe rzeczy. Wy spójrzcie na swoje szafki z kosmetykami i zobaczycie, ile tam jest nowości. Jednego miesiąca kochamy taki krem, innego miesiąca testujemy coś innego, bo koleżanka miała, sprawdzało się jej świetnie i też coś kupujemy innego. Przynajmniej ja tak mam. Dodatkowo nasza skóra potrzebuje różnych kosmetyków na przestrzeni całego roku. Lato, jesień, zima, całkowicie inne pielęgnacje. Jeżeli chodzi o cykl nasz hormonalny, naszą miesiączkę, też potrzebujemy co chwila czegoś innego. Nasze widzimisię to kolejna sprawa, ale wystarczy nawet jechać gdzieś i zmiana wody już wpływa na to, że potrzebujemy jeszcze innego kosmetyku. I to nie tak, że na przykład potrzebujemy bardziej nawilżać skórę, bo woda tam jest bardziej sucha. Nie, nie chodzi o to, ale jest na przykład bardziej twarda i już ta nasza skóra szaleje, nie może się przyzwyczaić i tak dalej. I właśnie tutaj mam taką serię Dermo od Nakomi. Jeżeli macie ochotę na zakupy, to dalej obowiązuje cały czas w sklepie Namera kod Marta15. Ja wam wszystko daję w opisie. Ja sobie wybrałam teraz 2, 3, 4, 5 kosmetyków. Część jest wybrana razem z wami, bo wy je radziliście. I pokażę wam pierwszy właśnie z waszych rad. Jest to taki oczyszczający żel do mycia twarzy z niacidaminami. Źle to mówię, ale nie potrafię tego wypowiedzieć. Uczyłam się tego już 3 dni i dalej nie mogę wypowiedzieć. Natomiast powiedziałyście mi, żeby zamiast tego szarego mydła używać właśnie jakiegoś dedykowanego żelu do mycia twarzy. Słuchajcie, to nie jest tak, że ja myję dzień w dzień takim mydłem twarz, bo bym miała skórę jak na piętach. Chociaż zaczęłam dbać o pięty, no bo wiecie, jak się na wakacje jedzie, stópki się pokaże, no to wiadomo, trzeba te pięty trochę ogarnąć. W ogóle widziałam takiego mema. Twoje pięty, gdy kupujesz kolejny krem do twarzy. No to nie róbmy tak piętą, no nie? Natomiast dzisiaj nie o piętach, ale o twarzy. Powiem wam, że skóra jest no faktycznie bardziej nawilżona już po samym myciu, niż myjemy ją mydłem. I ja to wszystko rozumiem. Ja wam pokazywałam taki doraźny sposób, jeden z wielu, jak ratuję po prostu swoją skórę czasami, gdy na przykład wtedy wróciłam z nadmorza i była właśnie ta zmiana wody, było ciężko z tą skórą, więc tak to wygląda. To jest pierwsza rzecz i naprawdę fajnie, one pięknie pachną, te kosmetyki. Chwilę temu nasmarowałam sobie ręce kolejną rzeczą i to jest krem do ciała z retinolem i witaminą C. Taki odmładzający i rozjaśniający. Kosmetyki pachną taką świeżością, taką czystością. O, i kolejne dwa, które tutaj mam, to jest właśnie to, do czego mówiłam. Są tutaj dwa kremy. Pierwszy z nich
to delikatny krem dla skóry trądzikowej. Bo wiadomo, że skórę trądzikową należy nawilżać. Ale czasami tego nawilżenia potrzebujemy, ale takiego delikatnego. A czasami właśnie mam tutaj drugi krem, multinawilżający krem na wielu poziomach. I czasami właśnie ta skóra nasza potrzebuje nawilżenia o wiele mocniejszego. Właśnie to, o czym mówię, no nie? Trzeba tą pielęgnację na bieżąco dopasowywać do swojej skóry, dać jej chwilę na to, żeby ogarnęła sobie ten kosmetyk. Wiecie, tak lubię, nie lubię. To, że mam skórę problematyczną, to ja taką po prostu mam. Czasami taka skóra po prostu jest. I czasami testuję dla Was różne dziwne rzeczy i taki jest tego efekt. Bo ostatnio ktoś mi powiedział, o, jak Cię wysypało, to pewnie przez tam jakiś kosmetyk czy coś tam. Jaki kosmetyk? Było powiedziane konkretny kosmetyk. Nie, testowałam ciulstwo, bazę chińską do makijażu i po niej mnie tak wysypało, że szok. Ale to już insza inszość. I ostatnia rzecz, którą mam, to krem punktowy na wypryski. Jestem czwarty dzień, używam go rano i wieczorem. Tutaj na taki jeden wyprysk, tu o, on był olbrzymi w pierwszy dzień, a teraz jest o niebo lepiej. Także to bardzo dobrze rokuje. Wieczorem się za to zabiorę i Wam pokażę co i jak to się pieni, jak to wygląda i tak dalej, i tak dalej. Natomiast teraz lecimy do sklepu, bo jest w miarę pogoda, ja się pocę jak szczur, już powiem Wam. Jest tak po prostu duszno, więc na pewno będzie znowu dzisiaj padać. Idziemy po walizki, bo musimy mieć te walizki i lecimy po bluzki Krzysia, ponieważ wczoraj nie udało nam się kupić. W ogóle już na przypadek kupowałam rzeczy dla Mikołaja, jakieś tam skarpetki, coś tam wymienialiśmy i byłam ostatnim klientem. Jak pracowałam w centrum, to po prostu nie cierpiałam takich klientów. To jest najgorszy klient, gdy już chcesz zamykać kasę, a ten człowiek przyjdzie do Ciebie i jeszcze coś chce kasować. I wiem, jakie to jest niedobre z perspektywy sprzedawcy. I ja zawsze, jak jestem ostatnim klientem, takim wiecie, już przed zamknięciem, to zawsze przepraszam, bo ja wiem, jak to psuje całą tą rutynę zamykania kasy i sklepu i tak dalej. Także zawsze przepraszam i przepraszam za wszystkich ostatnich klientów. Chyba, że to jakieś buce, to nie przepraszam. Za bucy to ja nigdy nie przepraszam. Dobra, lecimy i zobaczyć jak tam chłopaki. Może Mikołaj zasnął, mam nadzieję, że nie, żebyś, może zaśnie w samochodzie. Czy on śpi? Gdzie są chłopaki? Chłopaki! Zgubiłam chłopaków. Miki zasnął? Nie budzę. Prawdopodobnie zaśnie. A, pokazuję Wam jeszcze lampę. W trakcie. Co tu jest? Tutaj. Aha, zostało takie niebieskie? Czy to będziesz ściągał? Jak myślisz? Zostawię? Dobra, czyli wszystkie plany się sypły. Nie jedziemy od razu, ale nie? Ale przecież on nie spał. No ja wiem, no to spałby w samochodzie, nie? Okej, idę coś ze sobą zrobić, jeszcze nie wiem co. Minęło 5 dni, odkąd ostatnio wyszedłem z łazienki. Weszłem. Odkąd wszedłem i teraz wyszedłem. Albo weszłem, wyszedłem. Jak wolicie. A jak to Marta mówi, wybierzcie sobie. Tak czy siak, lampa skończona, znaczy skończona, no tu jest jakiś tam część skończona, czyli ta główna część jak miała wyglądać, bo jeszcze tutaj trzeba będzie te haczyki, lampki popodłączać, wszystkie kable i tak dalej, no jeszcze jest dupnie rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o samą lampę, to prezentuje się właśnie w taki sposób i wydaje mi się, że jest całkiem godna. Jest identyczna jak w projekcie, nic nie zmieniłem, kompletnie nic nie zmieniłem w tej lampie. Pierwszy raz chyba od projektu. Nie, jest zmieniona. No bo jest mniejsza o 10 cm niż była w projekcie, bo myśmy brali deskę z Castoramy, a w końcu nie kupiliśmy w Castoramie deskę, tylko gdzie indziej, dlatego wyszła inna. Tak, i dobrze, że jest to 10 cm krótsza, w ogóle to nie przeszkadza. Tak to się prezentuje na pełnej kuchni. Ja jestem zadowolony, teraz żeby połączyć kable, to będę musiał mieć żarówki, żeby wiedzieć jak nisko to ma być opuszczone i wygląda godnie. Wydaje mi się, że jest super. Dobra, już Wam tłumaczę o co chodzi. Tam jest Martusia. Idę. A nad Martusią jest lampa, która jest centralnie w środku pomieszczenia, natomiast nie jest centralnie nad wyspą, bo wyspa jest przesunięta trochę w prawo. Tutaj mamy zaś okap, który jest centralnie nad płytą. Natomiast nie jest centralnie nad wyspą, ani centralnie w pomieszczeniu, więc jest to przesunięte. I teraz jak zobaczymy tutaj w całości, zastanawiamy się gdzie dać lampę. Czy dać ją bardziej w lewo, co by nam też bardzo pasowało, bo nie dostalibyśmy to światło, o które nam chodziło. No nie? Czy dać ją tutaj, na środku,
ale w tym momencie zasłonimy część lampy okapem i to światło dalej nie będzie docierać i będzie jeszcze większy cienie na twarzy. No chyba, że lampa będzie na tyle nisko, że będzie troszeczkę pod okapem, jakby równo z okapem. Jeśli by była równo z okapem, to wtedy nie ma znaczenia, tylko czy nam to będzie przeszkadzać, czy nie. No zobaczymy. Mi się wydaje, że jak dzisiaj pojedziemy do centrum, to trzeba kupić te łańcuszki. Bo nam brak, jeśli tak nisko, to nam braknie łańcuchów. To nam braknie łańcuchów, tak. Bo mamy 4 łańcuchy po metrze, więc nie ma szans, że nam one starczą. Tak czy siak. Każdy musi mieć swój łańcuch. 36 ma. Do okapu od sufitu jest 96, minus 36. 96 minus, no to mamy 60. 96, 36, nie? No, to jest 60. No, to... To braknie. To braknie. Znaczy, można by było go łączyć, ale nie chcemy go łączyć, słuchajcie. Ale i tak braknie. A nie, bo są dwa. Tak. Brakuje nam dwa. No to, nie, no to starczy. Starczy, ale musielibyśmy go łączyć. Jesteś pewien, że on będzie tak samo mocny? Haki już pomalowałem sprayem. Po prostu sprayem, nic się tam. One i tak się porysują. Będziemy zakładać łańcuch na te haki, one i tak się porysują. To nie ma szans, żeby się nie porysowały, no nie? Bo to jest. Ale to będzie tak daleko, że no. Chodziło o to, żeby one tak wyglądały na czarne. Po prostu będą w tym samym kolorze. Jedno co zmieniłem, od razu wam jeszcze powiem, to na początku kleiłem to na kleju, ale okazało się, że to jest zbyt słabe na takiej grubości deseczki, nie trzymało się to dobrze. Dlatego wszędzie powbiłem gwóźdki, no nie? Tutaj są dwa gwóźdki, bo tutaj jest łączenie tych dwóch desek, których praktycznie nie widać i jest git. Gwóźdki można by było jeszcze pomalować, jak coś to sprayem, jeśli by nam przeszkadzały. Bo my nie, już nawet czasami, nie widać, daj ale spokój. To by trzeba było wziąć kartkę, wyciąć taką malutką dziurkę, o Boże. Przyłożyć kartkę idealnie z gwóźdkiem i psiknąć tylko. I wtedy zamalowalibyśmy. Nawet gwóźdki. Aparat się trzęsie. No. Nie będziemy takich rzeczy robić. Tutaj wszędzie jest spasowane, jest na tyle, ile mi się na moje zdolności jest dobrze. Fajnie się scaliło, wygląda to super, jest zajebiście. Wszystko gra. No i teraz tutaj pójdą światełka. Już nie będę czekać. A nie mamy światełek? Aha, w sensie, że te. No jeszcze nie mamy żarówek, no żarówki musimy kupić. Ale takie coś i to będzie chyba na takiej wysokości, tak? No nie? No tak, żeby to, wiesz... I żarówka będzie pod spodem, no nie? Mhm. No, a tamta jest duża od spodu i ona będzie, wiesz, wystawała, więc możliwe, że ładnie to tak zamkniemy, że to się wyrówna. No zobaczymy, a jak nie, to będzie po prostu kabel, no, kabelek kabla. No wolałabym kupić tak, takie żarówki, ale żeby... Ale po co kupować taki ładny kabel? Bo nie było innego, kochanie. Był tylko taki kabel do żarówek. Kupiliśmy taki ładny kabel, drogi kabel, żeby właśnie... Na górze go, a tutaj masz jeszcze. No, żeby właśnie taki sznurkowy. I jak to tutaj sobie wsadzimy, i on będzie tutaj tak ładnie wyglądał. Nawet jak będzie wystawał, to nie będzie źle. Mamy wszędzie te kable, bo one fajnie się prostują. To są takie sznurkowe. Musi nam wyjść tak, że żarówka tutaj, o, będzie wychodzić nam pod. Tak, ale te ozdobne nie mają tego gwintu takiego, kochanie. One mają inny gwint, już przeźroczysty chyba trochę. Tak? Ten gwint wykręć. No. Mają samo to i tu już są przeźroczyste. Tu już idzie ten drucik taki kolorowy. No to też git. No, to plan jest taki, że ja robię teraz obiad, rozmrażam tam kurczaka, jak się Miki obudzi, bo aktualnie śpi, to już obiad chcę mieć gotowy, żeby zjeść i jechać. I musimy jechać po walizki, po twoje koszulki, zapłacić za te elementy i do Akszoda, tak, właśnie tego mi brakło. I to jak dzisiaj za tym wszystko to będzie super. A łańcuchy? Na razie i Castorama jeszcze. Czy nam się to połączy z kuchnią? Takie duchy trochę. Wiesz, bo tutaj trochę nowocześnie, a tutaj nagle... No lepiej u nas by było, gdyby zamiast łańcuchów były sznury. Musiałbyś sprawdzić, czy nam na styk to nie siądzie przypadkiem. Ile ma? Wyszło 76. No to w sam raz. To byśmy zawiesili po dwóch stronach i zaczepili tym jednym, to wydaje mi się, że powinno być równo, nie? Tak, i będzie ładniej. Nie będzie tego aż tyle. Tylko będziemy zawieszać jak? Na cztery, w czterech miejscach na ten? Na górze.
Co wy robicie? Tańczę do jego muzyki, on się cieszy. Świetna muzyka. Właśnie wróciliśmy ze sklepów, z galerii i słuchajcie, pokażę wam co kupiliśmy. Zobaczcie co mamy. Postanowiliśmy kupić jedną walizkę, taką dużą na razie. Taką średnią mamy i do tego dokupiliśmy jeszcze takie coś na górę. No bo kosztowało to po prostu nie będę ściemniać. Dzień spał. Nie będę ściemniać, chodzi o to, aby nie wpaść w błoto, po prostu hajsu kosztowało to dużo i tak było nam trochę smutno wydać na jeszcze jedną walizkę. Więc stwierdziliśmy, że prawdopodobnie spakujemy się do tej średniej plus bagaż podręczny. I kiedyś dokupimy walizkę w kolejnym kolorze, to już będzie nasz czwarty, bo my tak na raty. Jak powiedziałam pani, że mamy takie czerwone walizki, pokazała mi jaką, to powiedziała, że to już jest poprzednia kolekcja, ich już nie produkują. No to jest chore, że to jest tylko rok. Tak. To nie jest fajne. To nie jest tam fajne. Kolekcja, nie wiem ile może trwać kolekcja. Może nie rok, bo my ma... Dłużej no, niż rok. Nie wiem kiedy się skończyła kolekcja. No nie wiem kiedy się skończyła kolekcja, ale tak jak ten, to jest lipa, no bo walizki nie są tanie. I raczej kupuje się je na raty. Na raty. I cały zestaw, zwłaszcza za taką cenę. Tak. Mam nadzieję, że one się będą sprawdzały, bo opinie są podzielone, jeżeli chodzi o walizki tego typu, wiecie, takie plastikowe do samolotu. Jedni mówią, że się no po prostu gdzieś tutaj pękają, inni mówią, że lepiej chronią, więc takie pół na pół, jak czytałam opinie. Za tą dużą płaciliśmy 429 zł, przeceniona z 660 prawie. I ta mama też była przeceniona, ona jest, wiecie, fajny, taki fajny gadżet, wow. Ale stwierdziliśmy, że jak kamerę będziemy zabierać i coś tam, to fajnie, żeby były zabezpieczone. I ta też była przeceniona na 150 zł z 260. Więc niby żeśmy hajsy zaoszczędzili. No. Jestem już załamana, bo byliśmy w sklepie i nic sobie nie mogę kupić. Po prostu nic na mnie dobrze nie leży. Teraz wszystko w tych sklepach jest takie na maksa pstrokate. Za dużo sy było w tym zdaniu, a ja z sy mam problem. No fajnie, bo ja lubię kolorowe rzeczy. Zresztą widzicie, no chciałabym się ubierać na kolorowo. Ale to jest tak, jak macie kolorową górę, to kiepsko dopasować dół. Jak już znalazłam fajny pstrokaty dół, to nie mogłam dopasować Dalia, chodź tutaj. No i nic nie mogłam sobie znaleźć, znalazłam... Znaczy, coś znalazłam, ale to tak ten... Z tego jestem zadowolona, to jest taka spódnica. Coś a la lniana i kupiłam ją w H&M-ie, tylko muszę pamiętać, aby nie suszyć jej w suszarce, bo w nią nie wlezę, bo jest idealna. Kupiłam w H&M-ie jeszcze taką bluzeczkę, zwykłą, ale to wam może jutro pokażę. Najlepsze, jak kupiłam miskę. Chora, nie? O. I z niej jestem paradoksalnie najbardziej zadowolona. Także tak, mam miskę. No i w Sinsay'u kupiłam parę rzeczy, kupiliśmy też żarów LED-owe, ale te takie wiecie, ozdobne. O, tutaj wam pokażę. Ale są tak mocne, tak walą po oczach, że szok. 1055 lumenów, a no nie da się w nie patrzeć, bo mamy białe plamy. Więc trochę lipa. Jestem zmęczona i idę się zmyć. Po prostu. Ach, jeszcze! Jakby tego było mało. Patrzcie jak ja wyglądam. Nie wiem czy to zrobicie. Będzie, patrzcie jakie mam tutaj. Patrzcie jakie mam tutaj. Kurwa, patrzcie jak ja wyglądam, nie? Tak byłam dzisiaj. O, tu, no po prostu, no mega, nie? Tak się kończą testy nieznajomego samoopalacza, a ja zawsze muszę testować takie rzeczy przed wyjazdami. Dobrze, że mam jeszcze trochę czasu, to mam nadzieję, że zejdzie. Bo mam tutaj takie coś, o Jezus.
Wiesz, że jestem zmęczona już. Do zdejmowania samopalacza, więc mam nadzieję, że uda mi się jakoś zedrzeć to, co tutaj się odpieprzyło po prostu. Patrzcie na to. No wyglądam, jakbym miała po prostu bielactwo. I najlepsze, że poszłam mierzyć stroje kąpielowe. Nie kupiłam. Jeden był ładny, gdzie fajnie zbierał biust, ale jak się nachyliło... Pani na ciebie czeka, kochani. Tak, bo powiedziałam, że... Raz ją zapomniałeś, że wrócisz. Przestań, ja nie umiem odmawiać. Nie umiem odmawiać. Wy umiecie odmawiać, ja nie umiem. Ja zawsze mówię, że wrócę, że się zastanowię, że się zobaczymy. Do zobaczenia. I zawsze sobie powiedzieć do widzenia, to mówię do zobaczenia. No debil. Ale potem w ogóle o tym zapomniałam. Zapomniałeś o tym? To dobrze, że cię przypomniałam. No dziękuję, kochanie. Z tobą to zawsze najlepiej. Chociaż ja widzę, że to jest totalnie nieudany eksperyment z samoopalaczem. Tragedii. No jeszcze tak źle samoopalona nie byłam. Przyznaję się do tego, patrzcie. Docencie to. Dobrze, a teraz idę coś miłego dla siebie zrobić. Zmyję makijaż, umyję się cała i potem się w łóżku nasmaruję. Także zabieram was, bo już sobie zniosłam. Powiedziałam, że wam pokażę, jaką to ma konsystencję, jak wygląda i jak zmywa makijaż. Ja zazwyczaj makijaż zmywam najpierw pod prysznicem, a potem domywam. Po prostu lubię sobie zmyć twarz, ale z racji, że jadę na sztuczne rzęsy, słuchajcie, pierwszy raz pojadę na sztuczne rzęsy, to muszę się nauczyć trochę inaczej myć twarz. Więc dzisiaj test innego mycia twarzy, no więc zobaczymy, jak sobie poradzi z moim makijażem. Ten aparat to jest super sprawa na dietę. Naprawdę, totalnie rewelacja. To, bo nie da się przy nim podjadać, nie można jeść w tym aparacie. Muszę go zdjąć, no nie? Schować do takiego pudełeczka, przepłukać, najlepiej umyć. Jeżeli się nie da, no to wystarczy bieżąca woda. No ale wiecie, generalnie chodzi o to, że trzeba go po prostu myć, nie? Więc nie ma szans na podjadanie, więc ja jem teraz tak regularnie. No co prawda to jest trzeci dzień, nie? Ale jem już tak regularnie, że jestem w szoku i teraz widzę, ile ja podjadałam bokiem. Mam nadzieję, że schudnę z tym aparatem. Zresztą takie krążą opinie, że naprawdę można schudnąć ze względu na to, że nie można jeść, nie? Znaczy można jeść, tylko bez aparatu. Teraz sobie przetestujemy, czy uda mi się... Tam pokażę wam. Pachnie tak samo ładnie, jak te wszystkie kosmetyki właśnie, te dermo. Natomiast sam żel mega fajnie oczyszcza. I taka skóra jest gładka po nim, więc to dla mnie spoko. Idę pod prysznic i widzimy się w sypialni chyba. Holding my head again, making my way through crowded thoughts. Sometimes it's hard to get out of it. Broke my heart in the dark. I was just trying to feel something. Falling asleep to the sound of it. Always used to let you clean up the messes. Down on my knees, thought I couldn't stand up on my own. Turns out sometimes you're stronger alone. Bringing out the fight, yeah, bring on all the lightning. Cause I'm looking for a hero. Look inside the mirror, I find one. Oh, carry the hurt when it gets too hard. Pick it up, dust it off. When I fall down 11, I get up 12. Don't need nobody else. Yeah, I can save myself. Got burned, but I learned. Our scars make us who we are. Now I'm 10 feet tall over my demons. Remind me no one's got me like myself. Yeah, I love me without any help. I'm the best thing to believe in. So I'm bringing out the fire.